Cześć, ja jestem Ziemniak, a ten odcinek jest sponsorowany przez firmę Jabra i wybraliśmy się dzisiaj w związku z tym, żeby popływać. Jako ciekawostka warto wspomnieć, że Jabra to duńska marka, która jest liderem audio na rynku profesjonalnych rozwiązań dla biznesu. Marka ta należy do firmy produkującej od lat medyczne aparaty słuchowe, więc jej inżynierowie mieli okazję przebadać sporo ludzkich uszu. To może tłumaczyć, dlaczego słuchawki ani razu mi nie wypadły. A jeszcze jedno, jest link na dole w opisie. Jak sobie wejdziecie, to z tym kodem jesteście w stanie ogarnąć wszystko na jabra.pl-25%. A i ta promocja nie łączy się z innymi. To nie jest cofnięty filmik. Jabra jest producentem słuchawek sportowych, więc trzeba było je przetestować w rzeczywistości. A rzeczywistość jest taka, że po kres horyzontu otacza nas woda. A my jesteśmy w rowerku wodnym razem z Enigmą, a Madzia z Mikim płyną kajakiem, bo są bardziej zaawansowani. Nie przedłużając, to jest mój zestaw, a jak chcecie zobaczyć, jak wygląda unboxing, to musimy się nieco odwrócić. Madzia ma swój zestaw słuchawkowy, który będzie unboxować tutaj, żeby była to dla niej taka specjalna pamiątka. Kolor morski i nad morzem. Ziemniak mnie dzisiaj zaskoczył i powiedział, że mamy zrobić unboxing na środku Kryspinowa. Mi się trafiły słuchawki Jabra Elite 7 w wersji Active, bo jestem osobą aktywną ostatnio. Więc aktywnie przejdźmy przez odpakowanie, bo praktycznie każdy z modeli jest tak samo zapakowany, to też stwierdziłem, że jeden unboxing będzie wystarczający. Choć nagrałem też swój z pokoju, to ten z nad wody wygląda zdecydowanie lepiej. W środku znajduje się etui ładujące, w którym są główne bohaterki dzisiejszego odcinka, czyli słuchawki. Jeszcze w środku opakowania możemy znaleźć standardowo inne rozmiary gumeczek oraz kabelek do ładowania pod kolor słuchawek. To mnie najbardziej urzekło. Ja już chwilę ze swoich pokorzystałem i ogółem mamy do dyspozycji kilka ich rodzajów i modeli, które sprawdzamy i staramy się ze sobą porównać. Ja wybrałem najwyższy model w kolorze czarnym, bo stwierdziłem, że on będzie najbardziej pasować do mojego mrocznego stylu. Ze słuchawek można korzystać tak standardowo, po prostu wkładać do uszu i są gotowe, ale jest też opcja pobrania dodatkowej aplikacji, przy której pomocy możecie ustawić sobie nazwę słuchawek. Czy na przykład zmienić charakterystykę dźwięku, czy moc aktywnego tłumienia hałasu. A ta ostatnia się przydaje, bo przyszło mi ostatnio ogarniać sobie ogródek i na instrukcji siania trawy było jasno napisane, że ziemię trzeba przewalcować. To też wynająłem sobie taki mały dwutonowy walec. I wiecie co? W takich sytuacjach ANC jest bardzo przydatne. Czyli jeżeli mamy szum z zewnątrz, to możemy jednym przyciskiem z boku sobie kliknąć i teraz mniej szumu słyszę. Co prawda dźwięk tych manetek nożnych mi się delikatnie przebija mimo wszystko przez uszy, bo to są inne częstotliwości. Trzeba pamiętać o tym, że aktywne tłumienie hałasu działa najlepiej tam, gdzie jest taki ogólny szum. Ty, bo żaglówka tam płynie, to czekaj. Więc jak słyszycie taki dźwięk, to jego się nie uda usunąć bezpośrednio przez słuchawki, ale za to jak macie dźwięk takiej komunikacji, czy szum, ogólnie gwar ludzi, to te słuchawki działają całkiem okej. Stary, co oni robią? Oni płyną do tyłu. Tak, co jest nie tak na tym obrazku? Co nie pasuje? Oni fleksują na nas. Czy my jesteśmy tacy słabi? Tu nie ma wstecznego nawet, stary pan. Ręczny nie działa. Coś mi się wydaje, że wybór rowerka wodnego to jest taki wybór dla osób, które chcą się zdecydowanie raczej zrelaksować. Pani ratowniczko, ja tonę i liczę. Stary, ja się z nim nie dogadam. Nie ma szans. A teraz pokażę wam. Słuchawka, najwyższy model. Jestem nad wodą. Nie wypada. Gorzej jakby wypadła teraz. Czyli jak ktoś by chciał tak zarzucić włosami do tyłu i powiedzieć wow, jak pięknie, to nie wypadnie. Płyjmy tam. Ogółem to, co mogę wam w tym momencie powiedzieć, to rzeczywiście bardzo fajnie siedzą w uszach i pierwsze moje obiekcje albo takie zastanowienia, czy w ogóle pójdzie wszystko ok i będzie ok, to były takie, czy te słuchawki nie zaczną wypadać z uszu w momencie, kiedy będziemy się ruszać albo będziemy się delektować. Jak jest wspaniale, że zaczyna się wiosna. Ale wiecie co? Działa wszystko. I na ten moment nie ma żadnego problemu. Czekaj, bo się wywrócę. Ej, to wywróć się, będzie dobre ujęcie. Tak? Limba, wywracamy się? Nie. Jeżeli chodzi o kwestię wygody i tego, jak się w tym momencie korzysta z tych słuchawek, powiem wam, jest całkiem przyjemnie. Mam swojego szofera, który w tym momencie tam skręca, jeździ. A że jesteśmy nad wodą, to nie trzeba nawet skręcać. Można sobie po prostu siedzieć. I to jest najfajniejsze. Polubiłem wodę. Ostatni raz to z 10 lat temu byłem. Jeszcze jedna rzecz w tych słuchawkach bardzo mi się spodobała, to i to zauważyłam w sumie jako pierwsze, to fizyczne przyciski na nich. Ponieważ w momencie, kiedy się je kliknie, żeby zatrzymać muzykę, puścić ją, generalnie te przyciski można zaprogramować obojętnie w którym uchu, 1, 2, 3 kliknięcia. Jest to fizyczny przycisk, więc od razu wiemy, że on zadziałał, a nie tak jak w dotykowych, w których nie zawsze jest pewne, że te dwa kliknięcia zadziałały. Czy one były odczytane jako jedno kliknięcie, dwa, czy w ogóle nie były. Jedyna rzecz dotycząca samych tych przycisków to jest to, że ze względu na konstrukcję tych słuchawek, jak wciskamy ten przycisk, to możemy sobie dociskać tą słuchawkę. Więc może to komuś przeszkadzać, może
fajnie, ale ja też zdecydowanie propsuję, że tutaj jest przycisk, a nie coś aktywnie czegoś, czego w rękawiczkach na przykład nie będziemy w stanie zmienić. A tutaj klikamy i się zmienia. Jestem wirtualnym konsultantem i dzwonię ze spółki Asfalta w imieniu Fundacji Zdrowie Razem. Plecy mnie bolą ostatnio. Przepraszam, czy może pan powtórzyć? Że mnie plecy pobolewają ostatnio. Rozumiem, że ma pan kartę stałego pobytu, nie, tak? Nie, nie, plecy. Pyly, ecy, y. Rozumiem, oczywiście. Tak? Ale pani nie jest prawdziwa, pani jest botem. Do widzenia. Przejrzałem ją i się rozłączyła. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o testy na wodzie. Przenosimy się w inne miejsce. Madzia mówiła, że robiła głupsze rzeczy na kajakach, więc ja nie wierzę, że... Maciej, nie pamiętasz, gdzie trzymasz mikrofon? Był zapięty na kajakach. Słuchawki wziąłem też na przejażdżkę rowerową. Ale kaskiem da się ściągnąć sobie słuchawkę, nie? Nie testowałem. Rowerek nieco brudny jest, ale działa i to jest najważniejsze. A poza tym, że się chyba czekało. No, jest totalnie niewycentrowane, ale jesteśmy... Ty, mrówki mnie obłażą. Przyjechaliśmy tam... Ty, mrówki po mnie cały czas łażą. Jesteśmy na Dębowej Górze. Ładnie tu jest. Nic nie chcesz powiedzieć? Pinki to jest ten cichy przyjaciel, który nic nie mówi. Ale jak jesteście z Krakowa albo z okolic, to warto się tu wybrać, chociażby dla tego widoku. I wszedł Enigma do kadru. Tutaj widzimy ziemniaka w naturalnym środowisku. Wow! Nie, ślisko jest. Tak czy siak, jeżeli chodzi o hirfru w tych słuchawkach, to ciężko jest go zastosować na rowerze, bo jak jedziemy i te mikrofony z zewnątrz zbierają nam dźwięk, to zbierają też uderzenia wiatru. Więc jak jedziemy, to jest takie... Ale bez tego, zwłaszcza w trójkach, które nie mają ANC, da się coś tam usłyszeć, choć ja nie jestem osobiście fanem jeżdżenia w słuchawkach. Wolę jednak być świadom tego, co się znajduje dookoła mnie. A dookoła mnie jest rozłożonych 6 modeli i im wyższy, tym więcej oferuje. Zacznijmy od najbardziej podstawowego modelu, czyli Jabra Elite 3. To są słuchawki, które nie mają ANC, ale mają na przykład hirfru, czyli jesteśmy w stanie słyszeć to, co się dzieje dookoła nas, jeżeli z nich korzystamy. To, co mnie w nich urzekło, dobrze, że słuchawki są dwie, to to, że mamy tutaj przyciski fizyczne, których często brakuje w innych słuchawkach. Ale mimo wszystko, jak za swoją cenę, to jest dużo innych słuchawek, które oferują dosyć sporo większe możliwości niż te, więc one mnie nie urzekły. Dlatego przejdźmy do kolejnego modelu. Tym modelem będzie Jabra Elite 4 Active. One już mają ANC i ze względu na swoją budowę, to jest wersja Active, mają ten przycisk, jest taki schowany i to pozwala im na uzyskanie certyfikatu IP57, więc nie straszne im pot i łzy podczas długich treningów i ze względu na to, że już mają ANC, to uważam, że to są fajne słuchawki, z których fajnie się korzysta. Kiedy jesteśmy jednak fanami bardziej klasycznych rozwiązań, to Jabra Elite 4 mogą nas przywitać już takim zwykłym, normalnym przyciskiem i to, co je różni od wersji 4 Active, to przede wszystkim to, że mamy tutaj Bluetootha Multipoint, czyli jesteśmy w stanie się połączyć na przykład z telefonem i z komputerem, jak sobie na komputerze słuchamy jakiejś muzyki czy coś, przychodzi do nas połączenie, to słuchawki powinny się przełączyć nam na telefon i możemy odebrać połączenie, pogadać, jak skończymy, to teoretycznie powinniśmy się wrócić na komputer. Ogółem tak skracając i spłycając jest tak, że jeżeli mamy włączone słuchawki, to wtedy często słyszymy, że one delikatnie szumią. I w przypadku na przykład trójek, czy czwórek Active, czy czwórek Elite, ten szum był delikatnie słyszalny, taki, wiecie, jakby biały szum, delikatny. Zwłaszcza w czwórce zwykłej prawie, że tego szumu nie było. Natomiast jak przeszedłem do piątki, to pojawił się taki statyczny dźwięk szumu i zrobiłem wszystko to, co polecał na przykład producent, żeby wgrać na nowo firmware, zrestartować słuchawki i mimo, że ten szum teoretycznie troszeczkę odstąpił, to mam wrażenie, że albo coś jest nie tak z tym konkretnym jednym modelem, raczej z tym egzemplarzem, więc bardzo się nimi nie przejmowałem. Trochę wyższy model po prostu niż czwórki, bo prawdziwa perełka zaczyna się dopiero teraz, wraz z innym kształtem case'a. Otóż te słuchawki Madzionka nazwała jako miętuski, więc już zdążyła sobie je w pełni spersonalizować i to jest wersja 7 Active. A czym się ona charakteryzuje? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o różnicę w etui, to w przypadku poprzednich to łatwo nam było otworzyć słuchawki jedną ręką i wyciągnąć sobie drugą, na przykład słuchawkę. Natomiast tutaj, jak weźmiemy je do ręki, to powiem wam, ciężko jest to otworzyć, chyba że chcemy po prostu komuś w ten sposób pokazać. Może to jest mała różnica, ale czasami ktoś wolałby mieć możliwość otwarcia łatwego case'a, żeby wyciągnąć drugą ręką. Ważniejsza rzecz jest taka, że mamy tutaj technologię, która nazywa się Shake Grip. I Madzia wspominała o tym, że te słuchawki nie mają praktycznie prawa wypaść jej z ucha, bo ponoć to jest jakaś technologia materiału, gdzie mamy płynne... Ja muszę sobie przypomnieć, bo to ciężko brzmiało. Materiał
ze specjalnej odmiany płynnej gumy silikonowej. To oznacza, że te słuchawki, jak się je wsadzi do ucha, to rzeczywiście one siedzą i ruszyć się nie chcą. I to przyznaję, rzeczywiście te siódemki, z których ja korzystałem najczęściej Pro oraz te, no nie chciały mi wypaść. Ogólnie słuchawki dobrze leżą w uszach, więc tutaj pod tym względem nie mam żadnego problemu. No i finalnie przechodzimy do wersji Jabra Elite 7 Pro, z którymi spędziłem najwięcej czasu i najczęściej były w moich uszach. I tak samo jak siódemki, też nie mają problemu, żeby cokolwiek mocno szumiało, jak w przypadku na przykład piątek. Ten dźwięk jest przyjemny, dobrze leżą w uszach, długo trzymają na baterii. I ogólnie to są przyjemne słuchawki. Pod względem... Czemu mi to wszystko leci z rąk? No to jest najgorsze w przypadku takich słuchawek, że jakbyśmy jedną zgubili, to ciężko jest ją znaleźć, bo to jest dosyć malutkie i niewielkie, a jak jeszcze jest ciemnego koloru, to jak się schowa pod kanapą, to możemy nie znaleźć takiej słuchawki nawet przez parę miesięcy. Żonglerka za ponad 2000 zł. Dawaj dłuższe, ma nie. No to pa. No jak długo chcesz? Opa. I to... To pokazuje, że jak podrzucamy i łapiemy sobie to etui, to słuchawki nam nie wypadną, ale w momencie jak już spadnie, to słuchawki tamte mi się rozsypały po pokoju. Natomiast drop test pokazał nam, że wszystko dalej ładnie i elegancko działa. Myślę, że tak w ramach podsumowania muszę przyznać, że trochę mnie ten temat słuchawek, powiedziałbym, że przerósł. Miałem wrażenie, że będą zdecydowanie większe różnice pomiędzy kolejnymi modelami, ale one były bardzo, ale to bardzo do siebie podobne. Jeżeli chodzi o samo korzystanie z tych słuchawek, to są naprawdę wygodne. Ja natomiast zauważyłem, że w swoim życiu zdecydowanie rzadziej uciekam się do takich słuchawek, bo jak jestem na przykład na zewnątrz, jak gdzieś idę, to wolę cokolwiek słyszeć, co się dzieje dookoła mnie. Wolę mieć bardziej otwartą konstrukcję słuchawek, bo jak mi któraś szprycha kolejna na przykład strzeli, albo cokolwiek się dzieje, albo ktoś jedzie za mną, to wolę, wiecie, słyszeć to, co się dzieje dookoła. Tak czy siak, jak wybierzecie słuchawki, myślę, że od czwórki w górę, to będziecie zadowoleni, bo jednak ANC to jest po prostu rzecz, która jest przydatna. No i fajne jest to, że w aplikacji można pozmieniać sobie ustawienia dźwięku, że jest equalizer. Masz tutaj presety, a masz jeszcze soundscape. Możesz sobie włączyć dźwięki natury, na przykład deszczowy dzień. Jak dzisiaj brakowało ci na przykład deszczu, to teraz masz deszczowy dzień w uchu. Ja myślę, że nie ma co więcej przedłużać tematu dotyczącego słuchawek, bo to jest temat prosty i myślę, że wyczerpujący. Przede wszystkim małe słuchawki mają być wygodne, te są rzeczywiście wygodne, mają ANC, więc co więcej by nam było potrzeba? No... W sumie to dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Miejsce na subskrybujkę i tyle. Skończmy ten filmik i widzimy się już niebawem w kolejnym. Ale to sobie wezmę.